Coś mam bardzo dobre, to są rzeczy dzisiaj. Agatka dzisiaj powiedziała o tym śnie i o skoncentrowaniu na Jezusie. Opowiadacie bardzo fajne rzeczy. Dla mnie życie musi mieć bardzo praktyczny wymiar. Jak mi się tak dzieje w życiu, bo ja do tego, co wy mówicie, bardzo poważnie podchodzę. Ja naprawdę podchodzę bardzo poważnie na przykład do tego, że Jezus jest drzwiami. Ja bardzo poważnie podchodzę do sprawy łaski. Bardzo poważnie. Ja do Jezusa bardzo poważnie podchodzę. Zawsze, od kiedy poznałem Jezusa, podchodziłem do Niego z możliwym dla mnie, rozumianym przeze mnie na tamten czas szacunkiem. Ustawiałem go jako osobę wielką, najważniejszą. Tak było od początku, bo ja zawsze byłem idealistą. Zawsze byłem idealistą. Ja to nigdy nie było czegoś takiego, że za coś się brałem i było to dla mnie byle co, zarobię i rzucę potem w kąt. Nie. Poznałem Jezusa, to dla mnie najważniejsza osoba na świecie się stała. A na czym polegała ewolucja? Ewolucja polegała na tym, że ja zacząłem coraz lepiej rozumieć, że Jezus to nie jest postać. To nie chodzi o postać Jezus. Wiecie, lata temu, co ja robiłem, jak ja na przykład podnosiłem Boga w sobie, jak zasypiałem, to mówiłem: Jezus, zmiłuj się nade mną, Jezus, zmiłuj się nade mną. Tak zasypiałem. Słowo honoru na początku mojego nawrócenia. Ja uważałem, że moje skupienie się na Bogu to jest skupienie bardzo intelektualne. Ewolucja moja zaczęła się w tą stronę i że ja zrozumiałem, że Jezus to jest praktyczna sprawa bardzo. No bo co to jest Jezus? Specjalnie mówię, co to jest Jezus, a nie kto to jest Jezus. Jezus to jest wszystko, co Jezus sobą prezentuje. Wszystko. Kiedy ja uczę na szkole wiary o prawdzie, to jest zawsze pierwszy temat, to ja mówię: prawda jest dla mnie najważniejszy temat. Jak bym miał powiedzieć, to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o nauczanie Twoje, bo to jest prawda. Dlatego zawsze prawda. Prawda to jest Jezus. A to nie jest to, że to jest osoba, tak? Jezus. Nie. To jest to, co Jezus myśli. To, co Jezus czuje. To, jakie Jezus ma poglądy. To, jakie Jezus ma koncepcje. To, jakie Jezus ustanowił prawidła. Rozumiecie? To, co Jezus zrobił, to, co Jezus robi, to, co Jezus robi w niebie, to, co Jezus robi we mnie. To jest Jezus. Jestem bardzo, bardzo, bardzo chrystusowy i bardzo praktyczny. I skupienie się na Jezusie to skupienie się na wszystkim, co Jezus sobą prezentuje. W innym wypadku odniesiesz porażkę, a powiem Ci jaką. Zostaniesz na etapie niewykonywania pewnych ruchów. Łaska, do której podchodzę bardzo poważnie, to Boża przychylność dla mnie i równocześnie Boża zdolność we mnie. Rozumiecie? Jestem człowiekiem żyjącym w łasce. I teraz coś wam powiem. Dlaczego tak wiele rzeczy w życiu chrześcijanina kręci się wokół jednego kółka? I wielu z was może takie coś zauważyć w swoim życiu. Chcę wam przypomnieć bardzo króciutko pewne fundamentalne, chrystusowe rzeczy związane z praktykowaniem łaski. Pierwsza podstawowa rzecz to jest mowa wiary. Mowa wiary. Bardzo łatwo jest zapominać o mówieniu w wierze. Jest to tak proste do zapomnienia, że się nie mieści w głowie. W relacjach małżeńskich, w spotkaniach towarzyskich, w spotkaniach biznesowych, w różnego rodzaju sytuacjach życiowych. Dla mnie mówienie w wierze, wiecie co to jest dla mnie mówienie w wierze? Tak jak założyć na siebie ubranie, żeby wyjść na ulicę. Dla mnie niemówienie w wierze to jest wyjście nago na ulicę. Rozumiecie? Mówienie w wierze. Bardzo ważna rzecz. Jest taka książka, nie wiem czy tu jest. Jest. Coś wam pokażę. Uważam, że tą książkę to ludzie sobie powinni przybić nad łóżkiem. Dobry i zły sposób myślenia. Stara książka. Nie wiem, który to był rok. Starsza pewnie niż niektórzy z was. Chyba w 79 roku brat Kenneth spisał te rzeczy. Stara książka. Brat Kenneth w tej książce pisze o 3 aspektach. O złym i dobrym sposobie wierzenia, o złym i dobrym sposobie myślenia i o złym i dobrym sposobie mówienia. I na tym się zamyka życie. I mnóstwo problemów natychmiast zostaje wyeliminowanych. Natychmiast. Dzisiaj mówię tylko o sposobie mówienia. Powiem tak, nie stać cię na wypowiedzenie jednego słowa w niewierze. Powiem ci dalej, im będziesz dalej szedł w przebudzenie, to każde słowo niewiary wypowiedziane przez ciebie to będzie jak strzał z karabinu prosto w skroń. Druga sprawa to jest to, że jest olane przeciwstawianie się diabłu. Ludzie uważają, że jak diabeł jest słaby i cienki, to nie należy mu się przeciwstawiać. To jest wielki błąd myślowy. Diabeł ode mnie dostaje codziennie po łbie. I to jest taka moja praktyka codzienna. Ja codziennie znęcam się nad nim. Znęcasz się nad diabłem codziennie? Nie? Zacznij się znęcać. Bo inaczej nie ucieknie od ciebie. Diabeł od samego rana ma przeze mnie w moich wyznaniach przekazaną informację o tym, że ja jestem straszny, a on jest mędą społeczną, absolutnie poddaną mojej woli. Mówię w ten sposób od rana, od 19 lat. Wiecie, dla mnie uwielbienie Boga ma w sobie bardzo szeroki aspekt. Bardzo szeroki aspekt. Dla mnie uwielbienie Boga zawiera w sobie dyskredytację przeciwnika. Dlaczego? No bo ja jestem Chrystusowy. A to słowo mówi tak. Zbliżcie się do Boga i co jest tam napisane? Przeciwstawcie się diabłu. 50 na 50. Powiedział Jakub, brat pański. Popularnie zwany wielbłądem. Mówią takie kolana od klęczenia z takimi naroślami. Facet wiedział, co mówi, był człowiekiem modlitwy. Ludzie nie przeciwstawiają się diabłu i mówią, jestem z Panem. Ludzie, ja jeszcze raz przypominam, diabeł to śmieć, ale posiadający 100% czynnego intelektu, gdzie przy twoich 6%, rozumiesz, na poziomie bezpośredniej konfrontacji jesteś skazany na porażkę natychmiast. Natychmiast. Dlatego za pomocą Świętego Ducha, który jest w tobie, diabeł musi być codziennie umiejscowiony w określonym miejscu, w dybach. W dybach. I patem, i patem, i patem, i patem. A po trzecie, trzecią rzecz, co chcę wam powiedzieć, ostatnią, to jest to, żebyście nie lekceważyli stresu. I zdecydowanie uważam, że wielu z was to robi. Bo to jest nieduchowe. Coś ci powiem. Stres zabija dzisiaj najwięcej ludzi na świecie. Stres jest jednym z największych atrybutów szatana w obecnym świecie. Rozumiesz? Ale ludzie duchowi nie rozprawiają się ze stresem, bo po co? Mamy Chrystusa. Stres, utrzymywanie stanu stresu w organizmie, to jest wstrzykiwanie sobie arszeniku w żyłę. Gdyby cię przebadano w momencie, kiedy jesteś pod wpływem stresu, to twój organizm okazałby się zatruty. Ja mówię do swoich tkanek. Wiecie, jak chrześcijanina boli palec, mówi do palca, już się tego nauczył, ale do tkanek nie mówi, co go obchodzą tkanki. Ale mnie obchodzą moje tkanki. Wiesz, jak w mojej tkance jest przewidziane 10% kortyzolu, to nie będzie tam 80 na pewno, nie w mojej. Brat Kenneth. Brat Kenneth. Zawsze wyluzowany. Zawsze. Brat Kenneth podjął decyzję, że nigdy nie będzie się martwił. Że nie doprowadzi swojego umysłu do stanu, w którym stres będzie miał jakiekolwiek miejsce. Brat Kenneth. Jego żona powiedziała, kiedy obejmowali nową plebanię, trzymając dwoje dzieci, mówi: Kenneth, gdybym teraz padła tu martwa na progu, ja i te dzieci, nawet by ci ciśnienie skoczyło. On mówi: kochanie, czyż przez to mógłbym ci pomóc? Czyżbym cię wskrzesił? Kenneth był uznawany przez pastorów za nienormalnego. Mówili, on się nie martwi. On chodzi i się śmieje. Bo Kenneth rozwalał stres. Derek Prince, przez lata fundamentalista, wstawał rano i odpychał stres na równi z czarami i manipulacją. Mówił w imieniu Jezusa: ja odpycham stres, ja związuję duchy czarów i manipulacji. Won ode mnie, moje tkanki macie być czyste. To fundamentaliści robili, ale po co? Dzisiejszy Kościół, on nie potrzebuje rozwalać stresu w swoim życiu, dlatego że on jest duchowy. Diety też nie potrzeba trzymać. Bez problemu. Rozumiecie? Nie trzymajcie diety, źle się odżywiajcie, źle się prowadźcie. Rozumiesz, o co chodzi? Po co? Przecież jest Duch Święty. Dla mnie poznanie Chrystusa i przyjęcie łaski to była głęboka samoświadomość. Ja wstaję rano, ja mówię: dzień dobry, Panie Boże. On mówi: dzień dobry, Artur. Rozumiesz? Tak się zaczyna nasz dzień. Mój dzień się nie zaczyna inaczej. Ja rano dzisiaj zacząłem rozmowę z Bogiem, mówię: już wstaję, Panie, dobrze, jeszcze 5 minut. To była moja pierwsza reakcja uwielbieniowa z rana. Rozumiesz? Wstaję, następnie wchodzę półprzytomny do mojej kuchni, tak? I mówię: Jezu, Ty jesteś wielki, a Ty, diable, jesteś śmieciem, o. Rozpocząłem dzień uwielbienia. Mówię w imieniu, stoję jeszcze półprzytomny, rozumiecie, robię siku, mówię w imieniu Jezusa, ja w tej chwili wyrzucam wszelkie nadwyżki kortyzolu z krwi. Czasami sobie wyobrażam, że wylatują z moczem. Wojty, to jest wariactwo, ale działa. Nie baw się! Tylko korzystaj. Rozumiesz? Korzystaj z tego. Język wiary, pamiętajcie, do końca życia nam to będzie potrzebne. Nigdy, w jakiejkolwiek formie, jakiegokolwiek namaszczenia, wielkości, nigdy nie będziecie stać na to, żeby mówić w niewierze, żeby spotkać się z kimś i pogadać o swoich porażkach. Ja jeszcze raz mówię, o porażkach to się rozmawia na spotkaniu terapeutycznym. Przychodzi się, mówi się o tym raz, tak? A potem się tego więcej nie powtarza. Wyciągamy, rozumiesz, wykorzeniamy, wywalamy won. Nie rozmawiamy więcej o porażkach. Rozumiesz, o co chodzi? Czasami jak ktoś do mnie przychodzi, mówi, wiesz, bo ci mówiłem o moim tacie, ja mówię, co mi obchodzi twój tata? Temat twojego taty poruszyliśmy na pierwszym spotkaniu. Wybaczyłeś? Tak. Powiedziałem ci, co masz zrobić? Tak. Zrobiłeś? Tak. Nie mów o twoim tacie. Co mnie obchodzi twój tata? To twój przyjaciel najlepszy. Gnaj diabła. Nie wytrzymuj, błagam cię. Tak jak w tym śnie. Wytrzymamy teraz. W łasce się nie wytrzymuje. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? W łasce nie wytrzymujemy. W łasce nie przyjmujemy postawy wytrzymam. Jestem silny. Wytrzymam. A ja nic nie zamierzam wytrzymywać. Ja w ogóle przyjąłem taką metodę, że diabeł musi mnie omijać. Ja nie będę się z diabłem boksował. Rozumiesz, o co chodzi? Szkoda moich rąk. No boksować się z diabłem. Ze śmieciem się przepychać. No rozumiesz, w ogóle wiesz, o co mi chodzi? Ze śmieciem się przepychać. A jeszcze potem opowiadać o tym, jak mnie diabeł zaatakował? Diabeł mi nie jest godzien, człowieku, lizać spodów butów. Ja go traktuję jak śmiecia od razu. I proszę cię, rozprawię się ze stresem. Jak tylko zobaczysz, że jesteś niezadowolony, że jesteś smutny, jesteś zestresowany. Normalnie chrześcijanin jest wesoły. Rozumiesz? I nie trzeba mieć charakteru sangwinika, żeby być wesołym. Rozumiesz? Absolutnie. Ja jestem normalny choleryk. Rozumiesz? Normalny, zwykły choleryk. Jestem wesoły, opowiadam dowcipy, bawię się, tańczę, śpiewam po angielsku, w różnych językach też. Rozumiesz? Jestem ogólnie zadowolonym człowiekiem. Zadowolonym człowiekiem. Rozumiesz? Ostatnio na ewangelizacji, jak przyszedłem, pierwsza rzecz, dotknąłem się kamienia, takiego był ciepły. Mówię, jaki ciepły kamień. Mówię, lubię ten kamień, bardzo ciepły kamień. Boże, dziękuję za te słońce, ten kamień tak nagrzałeś, opieram się ciepło mi w rękę. Ja się naprawdę z tego cieszyłem. Dlaczego? Bo ja jestem odstresowany. A człowiek zestresowany, on ciągle liczy na taki poziom przyjemności, którego nie może osiągnąć. A człowiek odstresowany, to się palcem pobawi. Rozumiesz, o co chodzi? Człowiek odstresowany się palcem pobawi, a człowiek zestresowany będzie szukał wielkiej rzeczy. To mnie uratuje, tamto mnie uratuje, a on zacznie płacać. Rozumiesz, o co chodzi? Bardzo łatwo zobaczyć, czy jest zestresowanym. Jest się napiętym, niezadowolonym, nieradosnym, niespokojnym, chaotycznym wewnętrznie, szukającym kwadratowych jaj. Rozumiesz, o co chodzi? Stres zabija, ludzie, zabija stres. Stres zabija. Ja naprawdę nie mam komfortu, żeby się martwić. Ja w ogóle zmartwienie traktuję jako atak na mnie. To jest atak. Atak. Rozumiesz, o co chodzi? Nie wolno ci o tym zapominać. To ci do końca życia będzie towarzyszyło. Dlaczego? Dlatego, że póki będziesz na tej ziemi, to będzie diabeł. On się stąd nigdzie nie wybiera, bo też dokąd. Rozumiesz, o co chodzi? To już tam nie jego pastwią w ogóle do człowieku. To nie ma gdzie. Nie ma dokąd wrócić. On tu cały czas będzie. Ty se stąd pójdziesz do nieba, wrócisz potem z Panem, a on cały czas. Wiesz, o co chodzi? Potem najwyżej go zepchniesz. Ale on będzie. I będzie chciał docierać do twojego życia. I to, że jesteś w Duchu Świętym, to w ogóle diabła nie obchodzi, że jesteś w Duchu Świętym. Rozumiesz mnie? Diabła interesuje, jaki jest stan twojej psychiki. A nie, czy ty w Duchu Świętym jesteś. Rozumiesz? Możesz być w Duchu Świętym, ale będziesz podkradał. I diabła interesuje to, że będziesz podkradał, a nie, że jesteś w Duchu Świętym. Pamiętaj. On do Ducha Świętego się nie dopnie, bo się poparzył. Ale do twojego złodziejstwa, czy jakiejś innej rzeczy, czy zmartwienia, czy czegokolwiek, to bardzo chętnie, jak najbardziej. Bo on się żywi czym? Prochem ziemi. Czyli wszystkim, co jest związane z ziemskością. Na przykład stresem. Diabeł żre stres. Wysysa kortyzol. I się nim pasie. Nie można tu pozwolić. Rozumiesz? Bo co? Bo jesteś w łasce. I możesz się za to wziąć. Ja nie mam żadnych problemów, żeby modlić się innymi językami i się popukać w miejsce, gdzie się zbiera stres. Ja nie mam. Ja nie mam. Bo jeżeli się zbiera stres gdzieś, to jest fizjologiczne, to jest to samo, jak mnie skurcz łapie w nogę, to sobie rozciągam łeb w imieniu Jezusa, puść. A na pewno nie siedzę ze zgiętą nogą przez pół godziny, rozumiesz, mówię, puść w imieniu Jezusa, puść, i to jest bólu. Nie. Ja się rozciągam i gromię. Ja się pukam i gromię. Ale duchowy chrześcijanin to nie, to będzie chodził ze stresem. Zrób coś.